Ajajaj. Nasza ulubiona dwójka braci, Yasuo i Yone. Właśnie ten drugi, starszy brat, niedawno dostał legendarnego skina, którego interakcję już wam wyjaśniałem w innym filmie. Ale chyba młodszemu zrobiło się trochę przykro. Dlatego Riot stwierdził, że ten otrzyma dwa skiny. Ciekawe, kto będzie następny. Jak zawsze, nowe legendarne skiny to nowe interakcje, nowe rozszerzenie League Legendowego Multiversum, dlatego dziś pozwolę sobie omówić to, co mówi Yasuo na swoich dwóch nowych legendarnych skinach, a mówi, no nie zawsze, zbyt mądre rzeczy. Chciałbym na wstępie zaznaczyć, że jest to film z innego świata występującego w uniwersum, czy bardziej multiversum League Legendowym, który zaraz wam oczywiście krótko omówię, ale ze względu na to dzisiejszy film jest raczej jednym z trudniejszych. Również ośmielę się poprosić o kciuka i zostawienie suba, nie lubię tego robić, ale coś ostatnio mój kanał rozwija się nieco wolniej, a zależy mi na rozwoju, dlatego zachęcam do pozostawienia czegoś po sobie. Pominąłem o innym świecie w uniwersum League of Legends, albo bardziej w multiversum. Jest to świat, tak samo jak świat projektu, świat Star Guardian i nazywa się światem wysłanników smoków, lub z angielskiego Dragon Mancers. Łatwo jest się tutaj pomylić, ponieważ obok wysłanników smoków mamy jeszcze Smoczy Świat, do którego należy na przykład Smocza Tristana czy legendarny Heimerdinger. Lecz są to dwa różne uniwersa. Idąc tym tropem, przed wyjaśnieniem interakcji powinniśmy sobie wyjaśnić, kim w zasadzie jest Dream Dragon lub Truth Dragon Yasuo i dlaczego jest ich dwóch. No, odnośnie tego, dlaczego jest ich dwóch, to sam nie do końca rozumiem. Znaczy, po kolei. Wydaje się, że są to dwie alternatywne ścieżki bohatera, dwie alternatywne ścieżki w alternatywnym uniwersum, w multiversum. Trzeba przyznać, że nie brzmi to zbyt przyjaźnie dla nowego użytkownika lorowego. Ogólnie rzecz biorąc, to zarówno jeden i drugi Yasuo brali udział w nieznanej bitwie, gdzie bohater chciał być bohaterem, uratować mieszkańców wioski, za którą walczył i stanąć do samotnej walki przeciw nadchodzącej armii. Tutaj historia się rozbiega. W przypadku śniącego smoka Yasuo, ten został wielokrotnie poraniony i umierał, wyciągnął flet i zaczął grać ostatnią melodię w swoim życiu, co spostrzegł mityczny smok snów i zaoferował mu swoją moc. No i ogólnie o co chodzi w tym świecie? Godni śmiertelnicy otrzymują moc mitycznych smoków, ale za życia, czy w konkretnym wydarzeniu, muszą cechy tych smoków zaprezentować, aby wiecie, jeden z drugim smokiem uznali, aha, ten tam Gaugan Yasuo jest godny mojej mocy. Trochę się to może kojarzyć z aspektami w nominalnym świecie League of Legends, prawda? Natomiast druga wersja Yasuo jest prawie identyczna z tym, że bohater pogodził się z prawdą i tym właśnie faktem oraz też niezwykłym talentem szermierczym zainteresował smoka prawdy. Chociaż, co wydaje się być kwestią otwartą i na co wskazują interakcje, te dwie wersje Yasuo mogą być jednym i tym samym, co jest dość dziwne, a do czego przejdę w dalszej części filmu. Skoro wiemy, kim jest lub bardziej kim są legendarni Yasuo, przejdźmy do omawiania tego, co mówią w grze. Will you let the beast out to play, Volibear? Pierwsza interakcja obu Yasuów, obu Yasuo prędzej, nie? Niezależnie od skina, dotyczy Volibeara i wypuszczenia bestii. Możecie pomyśleć, hej, jakiego w ogóle wypuszczenia bestii? Przecież Volibear jest już bestią, prawda? Tak można go postrzegać. Otóż w tym przypadku niebezpodstawnie skin do Volibeara nazywa się Duality Dragon. Misiowy bohater został pobłogosławiony mocą smoka dualizmu, który cechuje się jakby podwójnym obliczem, które ze sobą walczą, w dużym uproszczeniu oblicze dobre, współczujące i pomocne oraz złe i destruktywne. Volibear przeżywa wewnętrzną walkę i Yasuo zwyczajnie pyta, czy raczej prowokuje, choć w grze nie jest to prowokacja, aby Volibear wypuścił swoją złą stronę. Your dream is noble, Ash. Will you fight for it?
Tekst wypowiadany przez obie legendarne wersje Yasuo do tej wróżkowej Ashki z tego uniwersum. Bohaterka ma szlachetny cel. O co chodzi? Otóż jest to nieco mroczniejsza wersja planu Ashki z nominalnej fabuły, gdzie tutaj bohaterka uratowała swoich pobratymców przed Brandem, który jest tutaj głównym złym. Została pobłogosławiona przez moc wróżkowego smoka i używa jej do obrony innych, jak i planuje również zemstę. Brand, the villain who would twist a dragon's gift. No, elegancko. Wspomniałem o Villianie Brandzie i akurat do niego przechodzimy. Jak wspominałem, to właśnie Brand jest tym wielkim złym. W przeszłości otrzymał on moc od Wiecznego Smoka, reprezentującego cykl życia i śmierci i moc z tym cyklem związaną, ale okazał się niegodny i został omamiony tą potęgą. Zamiast zaprowadzić równowagę, krótko mówiąc, przeszedł na ciemną stronę, szerząc śmierć i zniszczenie. A dragon has deemed you worthy. Let's see you prove it. Tutaj mamy taką wersję Thresha, która nie wydaje się być aż tak bardzo nowym konceptem, choć trzeba przyznać, że tutaj Riot to wymyślił bardzo zmyślnie. Kojarzycie skina głębinowego Thresha? Zawsze podobał mi się motyw, że można z niego zrobić takiego ala łowcę skarbów. Niezwykle zachłanną istotę, która mogłaby nawet nawiązywać do Smauga ze świata Władcy Pierścieni. Chociaż oczywiście jeżeli chcemy się odnieść do filmów, to tutaj powinniśmy nawiązywać do nakręconej trylogii Hobbit. I tutaj coś takiego zrobiono i Thresh stał się takim, ale drugim złym w uniwersum Dragonmancerów. Otóż został pobłogosławiony mocą stalowego smoka, będącego istotą niezwykle pazerną i lubującą się w skarbach. Thresh był podobny za życia do niego, dlatego zainteresował tym wspominanego smoka. Z jego mocą Thresh wpadł w obsesję, dokonując potworne i niemoralne czyny w imię posiadania. You are a worthy traveler, Kaisa. Is this your journey's end? Dlaczego Kaisa jest podróżniczką? Jej cel z kanonicznego świata League of Legends został nieco zmodyfikowany. O ile na Runeterze ta podróżuje w uproszczeniu na granicy światów, Runetery i pustki i walczy z okropnościami wlewającymi się do świata, o tyle w świecie wybrańców smoków podróżuje walcząc ze skutkami działań wspominanego Eternal Dragon Branda. Działania Kaisy zostały zauważone przez smoka Laguny. Smoka Laguny. Na pewno jest to jeden z najdziwniejszych smoków, o jakich słyszałem, choć fabularnie, okej, można powiedzieć, że ma to ręce i nogi. Smok Laguny był istotą reprezentującą odwrotność tego, co robił Brand. Ten szerzył spaczenie, a jego przeciwwagą miało być naturalne piękno świata, które tutaj jest prezentowane w formie właśnie Laguny. Put aside your visions, Karma, and face me as I am. Ta interakcja dotyczy obu Yasuo i jest, przyznam się szczerze, dość dziwna. Nie do końca jest dla mnie jasne, dlaczego Karma miałaby walczyć z Yasuo w tym świecie, albo bardziej, jak wynika z tłumaczenia, stawić mu czoła. Być może chodzi tutaj o aspekty gameplayowe, kiedy obie postacie są naprzeciwko siebie w drużynach. Dlaczego mam wątpliwości? Karma również w tym świecie przeciwdziała Brandowi, medytowanie przyniosło jej moc i wiedzę smoka spokoju, aby zwalczyć chaos wytworzony przez Branda. Może to również dotyczyć kwestii, że medytacja Karmy może mieć sporo wspólnego ze smokiem snów Yasuo, jakby się tak uprzeć i to można określić mianem pewnych rodzajów wizji spoza rzeczywistości. Ale dlaczego zatem jest to interakcja do obu skinów? Tutaj zacząłem się nieco gubić. Do you think me a villain, Lee Sin? Say it to my face. I tutaj, przy siódmej kwestii, które wypowiadają obaj panowie Yasuo, mamy coś, co mnie nieco zmartwiło. Jak wiemy, z grubsza i w uproszczeniu, mamy dział w League of Legends, który zajmuje się fabułą i mamy dział, który zajmuje się skinami, czy bardziej fabułą przy skinach. I nie chciałbym tutaj nikogo obrażać, nie mówię tego z jakimś przekąsem, ale ewidentnie widać różnicę w skillu między tymi dwoma działami. Chociażby przy zrujnowaniu wiedzieliśmy, że dużo tutaj przy fabule, tej, która pojawiła się w kliencie, pracował ten team od skinów. No i wyszło jak wyszło. No i tutaj też przyznam się szczerze, widać pewne problemy.
O co chodzi? O ile są światy wykreowane fantastycznie, ma to wszystko ręce i nogi, na przykład Star Guardian, Projekt czy Odyseja, tak tutaj nie jest tak różowo. Wszystko objawia się w tej interakcji do Storm Dragon Lee Sina. Lee Sin uważa obie wersje Yasuo za zagrożenie, za tak zwanych villianów. Dlaczego? Dlaczego Yasuo, który chciał bronić mieszkańców wioski, stając w pojedynkę do walki z wrogą armią? Można by to pokazać na dwóch różnych skinach. Wiadomo, jeden zły, drugi dobry. Ale nic takiego nie ma tutaj miejsca. W skinach mamy wersję ze smokiem jawy i smokiem marzeń. Jeszcze więcej mętlików w głowie tworzy się, gdy dowiemy się, że oba te skiny niby przedstawiają różne wersje Yasuo, ale tak naprawdę interakcje wskazują, że jest to jedna i ta sama. Co? Szczerze to? Nie wiem. Zrozumienie narracji legendarnych Yasuo chyba mnie przerosło. Boże, nareszcie! Nareszcie coś może równać się z konceptem śmierci w League of Legends, z konceptem kindred, wielu kindred, różnych śmierci. Kolejna rzecz, przez którą nie będę spał po nocach. Szukałem zrozumienia w trailerze. I tak, to gameplayowa prezentacja skinów, ale często te przedstawiają postacie w pewien logiczny sposób. Wiecie, na przykład postacie z Coven, będące czarownicami, są zgrupowane z innymi skórkami z Sabbatu. A tutaj prezentacja Yasuo nie dość, że nic nie wnosi, do tego pojawiają się tutaj skiny w żaden sposób z tym światem niezwiązane. To może trailer do Wild Rifta pomoże. No cóż, Wild Rift jest chyba modelowo skierowany do najmłodszego gracza, bo tam wydaje się, że fabuła jest traktowana w taki sposób, jakby mały Antoś z Maciusiem mieliby jej nie zrozumieć. Bo to strasznie hardkorowa rzecz, nie? Jest parę takich przykładów, na przykład komiks Zrujnowania, który jest generalnie nieco prostszy od samej konstrukcji reszty obrazów Zrujnowania, ale pozostając w temacie, w trailerze Dragonmanceru, w tym Wild Riftowym, walczy Kai'Sa z Masterem Yi i może nie jest tak, że fabularnie nie ma to kompletnie żadnego sensu i ja się czepiam, ale nie ma tego sensu zbyt wiele. Oczywiście, ja rozumiem, że jest to pokazanie skinka do Mastera i w Wild Rifcie. I zawsze pojawi się ktoś z argumentem: Marwek, dlaczego ty się doszukujesz jakiegoś lorowego sensu? To są tylko skinki, o co ci chodzi, gościu? No ale przeważnie mają one spoko fabułę, wyglądają świetnie. Ewidentnie Riot próbuje coś ze skinami zrobić więcej niż większość deweloperów jakichkolwiek innych gier. I często są spójne i uważam, że fajnie byłoby tą spójność utrzymać. Ale dodawanie im głębi, fabuły, moim zdaniem jest to bardzo dobry ruch ze strony Riotu. Tylko, no tutaj nie do końca to zagrało. When I close my eyes, I see you, my brother. Now you stand before me, like a stranger. Okej, tutaj interakcja jest bardzo fajna. Po pierwsze wiemy, że Yone w tym świecie też jest bratem Yasuo, a takie związki rodzinne nie zawsze mają potwierdzenie w światach alternatywnych, jak również jest to odniesienie do pierwszego spotkania Yasuo i Yone, gdy Yone już tym Yonem z gry się stał. Wcześniej Yasuo cały czas miał wyrzuty sumienia odnośnie wyniku pojedynku obu braci, tak gdy ujrzał go w nowej odsłonie, nie od razu go rozpoznał i ten wydał mu się obcy. I tutaj ode mnie duża okejka. Chciałbym bardzo, aby takich nawiązań było rzeczywiście więcej. Do you know my face, brother? Will I ever meet yours? A było tak pięknie. Czy znasz moją twarz, bracie? W sensie, halo, to interakcja, gdy pierwszy raz spotykają się na mapie. Yasuo, przecież nie masz żadnej maski, jak i one macie nie znać, o co chodzi? Nie no, spokojnie, ja rozumiem, że Yone mógł nie widzieć brata przed smoczym błogosławieństwem. Druga część natomiast sugeruje, jakby zapytanie Yasuo, czy brat zostanie kiedyś pobłogosławiony przez smoka? Taki może nieco delikatny spoilerek odnośnie skinów to jest? No chyba, że Yone zawsze nosił maskę i Yasuo nigdy jego twarzy nie widział. Co szczerze mówiąc, w tym świecie byłoby całkiem fajne. Przypominam, w normalnym świecie ligi coś takiego nie ma miejsca. Jeżeli byłoby to jakieś nawiązanie do właśnie tej części fabuły Yone, byłoby to po prostu głupie. Tough talk for someone without two dragons.
I tutaj zaczynają się schody. Sprawdzałem sobie recole, animacje, wszystkie interakcje. Słowem, dość dogłębnie przestudiowałem nowe legendy do Yasuo. Obaj panowie przedstawiają dwa różne oblicza z błogosławieństwem różnych smoków, a nie dwóch jednocześnie. Nawet sama nazwa wskazuje, jeden odnosi się do jednego smoka, drugi do drugiego. Gdzie tutaj masz dwa smoki, drogi Yasuo? Powiedz przyjacielu, gdzie? Jakby tu było powiedziane, że na przykład, nie wiem, najprostsze co może być. W nocy jest Dream Yasuo, w dzień Yasuo prawdy. Ale tutaj akcentem poleciałem. Albo co jest jeszcze prostsze, tak jak na przykład przy Leonie, że to dwie alternatywne ścieżki dla postaci. A tutaj Yasuo mówi na obu skinach, że pobłogosławiły go oba smoki, i to nie jest jedyna taka interakcja. The dragons will not let me falter. My music and my blade tell the stories of the fallen, and the dragons blessed me for it. No właśnie, jak potwierdzają te interakcje oba smoki. Natomiast jeżeli dalej będziemy tą sprawę badać, to nadal mamy rozróżnienie między Yasuo jawy i Yasuo marzeń, nie? Gdzie jednego wybrał smok, a drugiego smoki, co potwierdzają inne interakcje. The dragon chose me not for the strength of my hand, but for the power of my hope. My blade and my music mold reality itself, and the dragons blessed me for it. A zatem, żeby tego nie uprościć, mamy dwóch różnych Yasuo, którzy są tym samym Yasuo, ale w sumie nie są i są pobłogosławieni lub jest pobłogosławiony przez dwa smoki, ale w sumie czasem z cytatów wynika, że z jednego, a czasem z dwóch. Okej, może coś mi tutaj umknęło, może ja czegoś nie zrozumiałem, ale wydaje mi się, że coś tutaj lekko nie gra. Bran's visions poisoned him to his heart. I will end this nightmare. Tutaj interakcja fioletowego Yasuo, który wydawać by się mogło, mógłby być Villianem, ale tego w sumie nie wiemy, ale Yasuo sugeruje, że tak widzi go Lee Sin. Widzi go Lee Sin, hehe. Ale nie pasuje mi to do kreacji złego Yasuo, skoro ten postrzega zepsucie Branda i zamierza skończyć ten koszmar. Co tu się dzieje w ogóle? Ja rozumiem, że ja jestem jedną z trzech osób na świecie, które interesują się interakcjami alternatywnych światów w League of Legends. To już zróbcie dla tych trzech osób, żeby te interakcje były dobre i sensowne. Halo! W tym momencie idę sobie zrobić 5 sekund pauzy i idę się rozpłakać w poduszkę. If one cannot dream, one is lost to the world's true meaning. A terrible fate. I ta kwestia mogłaby definiować złego Yasuo, mówi o prawdziwym znaczeniu świata, jakimś okropnym losie. Tylko że ten okropny los nie dotyczy jego wizji świata, a zagubieniu osoby nierozumiejącej tego znaczenia. Okej, w tym momencie zaprzestaję szukania Villiana w Yasuo. Two dragons honor me. How many mortals can say that? Pomijając kwestię znów dwóch smoków, tutaj kwestia dotyczy również samej konstrukcji świata. Czytaj, mamy małą grupę śmiertelników, którzy zostali uhonorowani błogosławieństwem konkretnych smoków. I see the hopes of villains and I see them as they are. Fear me. Dobra, jednak wrócę. Wy tam, ci źli w świecie Dragonmancerów, bójcie się mnie. Widzę i pojmuję wasze poczynania. Gdzie on jest tym Villianem? I teraz na serio. Poddaje się z Villianowaniem Yasuo. I to będzie wszystko na dziś, kochani. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, proszę zostaw coś po sobie. Dzięki za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.